Jak wszystkim wiadomo, tam, na górce pod Głazem, leży zakopany koń, cały ze złota. Tak czy nie? Ogon i grzywa srebrne! Niech będzie, że srebrne, ale reszta złoto... Nie, kopyta żelazne. Dobra, niech będą żelazne, ogon i grzywa srebrne, ale reszta złoto. To wy uważacie, że ten koń tam jest? A wy, że nie? Tego nie mówię. No dobrze. A teraz niech mi ktoś powie, ile za takiego złotego konia można kupić, no powiedzmy, cukru. No ile wozów, takich czubatych, jak z drzewem, albo z gnojem? 1000! A ja wam powiem, że za takiego konia to można by kupić cukru, smalcu, marmolady, kiełbasy, tyle, że wy by i za 100 lat tego nie zjedli. No, złoto w świecie drogie. Właśnie.